Jest jeszcze czwarty sposób, żeby utrzymać niewolników w posłuszeństwie. Odkrył go Dionizy Tyran Syrakus 2200 z czymś lat temu. Dionizy na pytanie, czemu zawdzięcza swoje długie panowanie, oświadczył: ja wiem, że jestem złym tyranem, ale mam swój patent. Powiedziałem, że wydałem dekret, że każdy młody chłopiec, młody mężczyzna, musi codziennie iść do łaźni z dziewczyną. Jak on tam się już wyżyje, to potem ani sił, ani chęci na obalenie reżimu już nie ma. Wolność od pasa w dół jest, prawda? Niewolnik jest zadowolony z życia i nie będzie się buntował. I dlatego właśnie się propaguje seks, 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 seks i seks, żeby się ludzie nie buntowali, tylko byli ciszy, spokojni, zadowoleni. To wszystko działa bezbłędnie, ustrój niewolniczy działa. Popatrzcie Państwo, w Polsce tego jeszcze nie ma, aż już się próbuje robić, ale jak w Niemczech odbiera się dzieci rodzicom w wieku lat 5 i posyła do państwowej szkoły na podstawie ustawy, nawiasem mówiąc, z 1938 roku, czyli hitlerowskiej, która działa do dzisiaj. Jest przymus nauczania w państwowych szkołach i, proszę Państwa, to dziecko się zabiera i w wieku lat 5 uczy się w tych szkołach homoseksualizmu. Przecież kurde Europejczyk, gdyby mu zabrano dziecko i posłano do takiej szkoły, to po prostu by zabił. To jest obowiązek ojca, zabić kurwa tych ludzi.